przyszłość. Zdaje się, że zawsze wybiegamy w to, co przyszłe. Planujemy coś, czego nie znamy. Nie wiemy, czy się wydarzy. Nie zawierzamy Panu swojej przyszłości, teraźniejszości i przyszłości. Ciekawi nas to, co nieosiągalne. Zastanawia mnie fakt, dlaczego nie dziękuję za dziś i za to, co mam. Za życie, za ludzi, których mi dajesz, Panie. Pragnę być wdzięczna, że mogłam otworzyć oczy, by odkryć wartość tego, co dajesz mi na dziś, Panie.